Dobra, kochanie, więc zaczynamy. Gotowi? Jesteście gotowi do tego, żeby zacząć ćwiczenie? Jest świetne. Zbudowałam je na własnych doświadczeniach, więc na pewno będziecie się czuć lepiej. Super. Dobra, kochani, to zaczynamy. Opukujemy najpierw tutaj sobie ten punkt gamma. Zamknijcie sobie oczy. I weźcie, kochani, głęboki wdech. I kolejny głęboki wdech. I zadajcie sobie, kochani, takie pytanie. Na ile czujesz obniżone to własne poczucie wartości w skali od 0 do 10? Ok. I kochani, punkt karate. Karate jest tutaj. Mimo tego, że moje poczucie własnej wartości jest bardzo niskie, bo wiele razy w moim życiu zostałam skrzywdzona, zostałem skrzywdzony, wiele razy usłyszałam, że jestem do niczego. A ja w związku z tym czuję smutek i żal, to kocham siebie głęboko i całkowicie. Mimo tego, że wiele razy w życiu podcięto mi skrzydła. Wielokrotnie czułam się gorsza i jest mi przykro z tego powodu, to głęboko kocham i akceptuję siebie w pełni. Mimo tego, że nie potrafię docenić siebie za to, co robię i za to, co w życiu osiągnąłem, nie potrafię spojrzeć na siebie z miłością, bo dźwigam wiele historii, które mnie obciążają i czuję w związku z tym smutek i bezsilność, to kocham siebie całkowicie i głęboko. Brew. Moje poczucie własnej wartości jest bardzo niskie. Bok oka. Bo wiele razy w moim życiu zostałam skrzywdzona. Pod okiem. Wiele razy usłyszałam, że jestem do niczego. Pod nosem. Czuję w związku z tym smutek i żal. Broda. Wiele razy w życiu podcięto mi skrzydła. Wielokrotnie czułam się gorsza. Gorszy. Pod pachą. Jest
mi smutno z tego powodu. Głowa. Nie potrafię docenić siebie za to, co robię i za to, co w życiu osiągnęłam. Brew. Nie potrafię na siebie spojrzeć z miłością. Bok oka. Dźwigam wiele historii, które mnie obciążają. Pod okiem. Czuję w związku z tym smutek i bezsilność. Pod nosem. Tyle w życiu się nasłuchałam. Broda. Że mi się nie uda. Że ktoś jest ode mnie lepszy. Obojczyk. Że nie zasługuję na to, by odnieść sukces. Pod pachą. Tak bardzo mnie to boli, a minęło już tyle lat. Głowa. Tkwię w tym tyle lat. Brak. Uwalniam się od krzywdzenia siebie samej, siebie samego. Bok oka. Uwalniam się od dźwigania moich historii. Pod okiem. W których byłam odrzucona i niedoceniona. Pod nosem. Dziś uwalniam cały mój smutek i żal. Broda. Odbudowuję moją pewność siebie. Obojczyk. Otwieram się na świat i nowe możliwości. Pod pachą. Uwalniam strach przed tym, że mi się nie uda. Głowa. Dziś wynagradzam siebie za wszystko, czego dokonałam w moim życiu. Brew. Dziś przytulam się zwłaszcza za to, bok oka, czego nie dokonałam, bo zwątpiłam w siebie. Pod okiem. Jestem wyjątkowa, wyjątkowy. Pod nosem. Jestem wystarczająca. Wystarczający. Broda. Jestem kompletny, kompletna. Obojczyk. Dziś otwieram się na to, by być zawsze przy sobie. Pod pachą. Daję sobie miłość i wsparcie.
Daję sobie szczęście i pozwolenie. Głowa na to, by żyć tak, jak na to zasługuje. I głęboki wdech i wydech. I jak się czujecie, kochani? Co się pojawiło u Was? Może coś się pojawiło w ciele? Jakaś emocja? Może coś do Was powróciło? Dajcie znać, kochani, jak się czujecie. Cieszę się, Magdalena, ekstra. Super. Super. Dominiko, super. Patty, ekstra. Łzy w oczach. No, oczywiście jest przede wszystkim wiadomo, że to wtedy z nami rezonuje, jeśli się pojawiają takie emocje. Hardcore. To ćwiczenie to hardcore. No, jasne, że hardcore, bo to mój. Wiecie, no tak z doświadczenia podzieliłam się z Wami. Beatka, mi płynęły łzy, ale teraz czuję się bardzo dobrze, super. Iwonka, kochana. Dawid, kurde, trochę jakby strach puścił, super. Cieszę się bardzo. Miranda, też mój temat. Myślę, że każdego po trochu. Super, Kasia, przy punkcie gamma duża irytacja, jakby ręka była niezadowolona, że pukam. To możesz sobie, kochana, opukać jeszcze, akceptuję to. Akceptuję irytację mojej ręki. To takie też wyparcie, Ania, nie? Że wiesz. Może, żeby nie robić ćwiczenia. Ja tym razem bez łez, ale przypomniało mi się dzieciństwo. Nic nie czułam, takie mechaniczne opukiwanie, jedyne słowa. Jedynie słowa ukojenia. Okej. Okay. Retrospekcja przykrych sytuacji, ale na koniec lekkość i poczucie, że jestem mimo wszystko kompletna. Duże ciepło, mocny przepływ energii w ciele. Super. Ale się cieszę, fajnie. Ostatnia rundka była uwalniająca i najbardziej wzruszająca. Super, bardzo się cieszę, kochani. Marika, myślę, że jeśli byś chciała, to zrób sobie to ćwiczenie jeszcze raz. Naprawdę w EFT o tyle, słuchajcie, są to dobre ćwiczenia, ponieważ ta metoda... Tak naprawdę możecie nie wierzyć w tą metodę, a po prostu mechanicznie robić to EFT i ono i tak będzie działało. Nie oczekujcie jakiegoś cudu. Marzenna, czy jest ważna, którą stronę oka i którą ręką opukujemy? Nie, nie ma ważne. Nie ma ważne, czy opukujemy jedno miejsce, czy tutaj dwa. Czy z tej strony tak dwa razy, nie ma żadnego znaczenia. Ilość palcy, która strona, nie ma to żadnego znaczenia. Mega czat, jak często stosować? Jak czujesz, kochana? Często są tematy, jeśli chodzi o, powiedzmy, obfitość, o coś, co chcemy osiągnąć i pomaga nam takie ukojenie, wtedy fajnie sobie zrobić to EFT na przykład 2-3 razy nawet w ciągu dnia, ale takie, żeby ono nie było z takiego naszego poczucia przymusu, że my chcemy coś przepracować szybko, tylko z taką wolnością
I wtedy da nam to efekt taki, jaki chcemy uzyskać. Madzia, super, ja się czuję rewelacyjnie po tym ćwiczeniu. Kiedy następne opukiwanie? Dziś się spóźniłem. Wiesz co, Dawid? Myślę, że w przyszłym tygodniu dam jeszcze znać, kiedy. Zrobię jakąś ankietę, żebyście sobie wybrali jakiś fajny temat. Ale również zachęcam Was, kochani, dajcie pod postem jakieś swoje tematy, które byście chcieli na live'a. Wtedy też możemy dodać do ankiety i zobaczymy, który temat zwycięży. Ja rano wstaję i po kawce robię ćwiczenia. Super. Więc kochani, pamiętajcie, jeśli nawet nie wierzycie w EFT, dajcie sobie szansę na spróbowanie tego. Zwłaszcza jeśli chcecie coś tam sobie przepracować, dajcie sobie szansę, otwórzcie się, nie zamykajcie się tak naprawdę na nic. Poczekajcie. Dajcie sobie też szansę. Czekajcie, tyle komentarzy, że nie widzę teraz. Kasia, droga jest celem życia. Maryjka. O Jezu, Patryk. Maryjka, zajmowałem się bardzo dużo podważaniem przekonań. Na wszystkie możliwe strony tych przekonań, które mnie ściągały w dół, przede wszystkim podważałem na wszelkie sposoby przekonania, że jestem wartościowy tylko wtedy, kiedy coś zrobię dobrze. Dobrze, cokolwiek to znaczy dobrze, bo sami postawiliśmy sobie taką wysoką poprzeczkę. Oczywiście, czy dobrze, bo inni mają wobec nas wygórowane oczekiwania. Tak, tu mi się też pojawiło teraz oczekiwania w stosunku co do dzieci, nie? Niespełnione oczekiwania rodziców, niezrealizowane jakieś cele. To jest często. To przekonanie zastąpiłem przekonaniem jestem wartościowy, bo jestem człowiekiem, jestem doskonale przystosowany do życia. Mam umysł, serce, ręce, nogi, myślę i analizuję oraz zawsze mogę robić krok naprzód. Już patent nie będę czytała, bo to jest odpowiedź dla Maryjki, więc jest bardzo długie. Magdalena, super temat. Może coś o odpuszczaniu. Kasia, EFT w plecaku, super. Tak. O odpuszczenie, fajny temat. Fajny, bo trudny, kochani. I zwłaszcza, kiedy nam zależy na czymś, nie potrafimy odpuszczać. I to jest normalne i naturalne, ale można to też zmienić. Nie zawsze się daje, ale... Odpuszczenie jest naprawdę kluczowe w momencie, kiedy chcemy pracować nad danym tematem, chcemy coś osiągnąć przede wszystkim, zrealizować jakieś nasze marzenia. No, rozpisałeś się, Patryk. Dzięki, Malinka, śpicie wszyscy dobrze. Dziękuję, kochana. Super, o odpuszczeniu. Okej, napisałam sobie. Kochani, życzę Wam spokojnego wieczoru, pięknych snów. Dzięki, Aniu. Dzięki, kochana. Dbajcie o siebie, kochani. I spróbujcie tego EFT. Nawet jeśli uważacie, że ono nie działa. Są naprawdę świetne badania naukowe, jeśli chodzi o EFT, przeprowadzone przez świetnych psychologów zagranicznych. Dlatego próbujcie. A jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, kochani, małymi krokami doceniajcie się każdego dnia za wszystko to, co zrobicie, nawet jak zrobicie sobie dobre śniadanie i dobrą kawę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Dzięki Pat, dzięki Beatko, Dominiko. Dziękuję wszystkim serdecznie i do zobaczenia, kochani. Wszystkiego dobrego.